Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, myślę, że na początku warto zacząć od tego, żeby obywatelom, którzy oglądają tę debatę, wyjaśnić, czym jest wotum zaufania i czym jest konstruktywne wotum nieufności. Otóż wotum zaufania mieliśmy 2 dni temu i polegało ono na tym, że to pan premier złożył wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu i Sejm po debacie, która wyglądała tak, a nie inaczej, podjął decyzję, że udziela tego wotum zaufania. Nie dziwi taki wynik, kiedy partia rządząca ma większość w tym parlamencie. Natomiast dzisiaj rozpatrujemy konstruktywny wniosek o wotum nieufności dla pana premiera, co oznacza, że jeżeli ten wniosek zostanie poparty, to pan premier przestanie być premierem, ale jednocześnie i obligatoryjnie pan Grzegorz Schetyna tym premierem zostanie. W związku z tym, proszę państwa, pomyśleliśmy, że trzeba sprawdzić te różnice, dlatego że ostatnio pan prezes Kaczyński powiedział, że PiS i PO to nie są takie same partie. Mimo tego hasła, które chodzi, PiS, PO, jedno zło gdzieś tam w internecie, to pan prezes powiedział, że to nie są takie same partie, więc sprawdźmy, czy mamy nie ufać panu premierowi i zaufać panu posłowi Schetynie. Zatem podatki. Wprowadziliście 30 nowych podatków. Czasem danin, czasem opłat, nie zawsze je nazywaliście podatkami, ale wprowadziliście 30 nowych podatków. Wy też wprowadzaliście 30 nowych podatków. Co więcej, w roku 2011 podnieśliście VAT na 23%, tymczasowo na 2 lata. Później przez swoje rządy dalej tego podatku nie obniżyliście, tego dalej podnosiliście, więc kwit na pozycji 23%. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to w oświadczeniach. Natomiast wy ostatnio również podnieśliście ten podatek na 23%, zamiast dać mu spaść do 22% w grudniu. Możecie krzyczeć, was i tak nie słychać. Kolejna rzecz. Zadłużanie budżetu. Nie znacie się na zrównoważonym budżecie. Dużo o nim mówicie, ale wszyscy zadłużacie budżet. I jedni, i drudzy. I jeden pan premier, i drugi, ewentualnie przyszły pan premier. Codziennie rodzą się dzieci, które będą spłacały nasze długi. W związku z tym nie macie pojęcia o zrównoważonym budżecie. No i zatrudnianie. Temat ostatnio bardzo popularny. Zatrudnialiście? Zatrudnialiście swoich. Wy tak samo zatrudnialiście swoich. Dlatego złożyliśmy projekt ustawy antysitwowej. Dlatego złożyliśmy projekt ustawy antysitwowej i zobaczymy, czy go poprzecie. Tak samo jak wy. Jeżeli poprzecie, to znaczy, że mówicie, że dobra, nachapaliśmy się, ile mogliśmy i dość, tyle wystarczy. Jeżeli nie poprzecie, to będzie jednoznaczne dla Polaków, że chcecie chapać dalej. Zatem, moi drodzy, zatrudnialiście wszyscy. Na razie, na tą chwilę nie widzę między wami różnicy, więc nie wiem, jak wybierać pomiędzy dżumą a cholerą, ale dalej. Kłamstwa, ulubiony mój temat. Pamiętacie, moi drodzy, bardzo kibicowałem wam wtedy, początek waszej kadencji, długie posiedzenie Sejmu, audyt rządów PO. Jak to było źle, jak to było niedobrze, ile będzie zawiadomień do prokuratury? Gdzie one są? Gdzie są te zawiadomienia? Gdzie są te sprawy? Nie ma nic. Kolejna rzecz. Pani premier Szydło obiecała 20 czerwca 2015 roku 500 zł na każde dziecko i to nie była pomyłka. Nie było, jest na drugie i kolejne dziecko. Kolejna rzecz. Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Ja nie widzę, chyba że ktoś widzi, ręka do góry. Zatem kłamstwa, kłamstwa, jeszcze raz kłamstwa. Pakiet demokratyczny, pamiętacie? Obiecaliście, że nie będzie odrzucania projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu. A co robicie? Odrzucacie. Mówiliście, że likwidacja zamrażarki sejmowej. Mnie się wydaje, że pan marszałek to powiększył tą zamrażarkę, że jest pod całym Sejmem, bo nasze wszystkie projekty prawie są tam mrożone. Platforma Obywatelska, czyli reprezentant pan Schetyna, może przyszły premier, tak? Sprawdźmy, czy kłamał. Likwidacja Senatu, zmniejszenie liczby posłów o połowę, wprowadzenie, zniesienie immunitetu, no i w końcu wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Mówi to panu coś? Tak, 2005 rok, 750 tysięcy podpisów, zmieniliście, osiągnęliście władzę, rządziliście 8 lat, nie zrobiliście nic, nie było nawet referendum, żeby zapytać, więc jak można panu zaufać? Zatem zmarnowaliśmy 1 000 000 zł, dlatego że mniej więcej tyle kosztuje dzień pracy Sejmu. We wtorek z 3/4 tego miliona i dzisiaj z 250 tysięcy. Na ten cyrk o wotum zaufania i wotum nieufności. I przypominam, jeżeli zagłosujemy za tym konstruktywnym wnioskiem o brak zaufania dla rządów pana premiera, to znaczy, że popieramy pana Schetynę. Jeżeli będziemy przeciwni, to znaczy, że popieramy pana premiera. Ale przed chwilą wykazałem, że nie ma między wami różnicy. Że to jest jedno i to samo. Dlatego Kukiz 15 wstrzyma się od głosu. Dziękuję.